Przed 3 laty naukowcy ze Stanów Zjednoczonych dopracowali ciekawą teorię na temat funkcjonowania naszego wszechświata. Zdaniem ekspertów, wszystko co wiemy o kosmosem znajduje się we wnętrzu czarnej dziury. Ponadto eksperci doszli do wniosku, że wszystkie czarne dziury muszą być wejściami do tuneli podprzestrzennych przewidywanych w równaniach Einsteina-Rosena. A więc teoretycznie z pomocą takich tuneli możliwe jest połączenie różnych części przestrzeni wszechświata. Drugi koniec tunelu, według naukowców, łączy się z przeciwieństwem czarnej dziury, czyli tak zwaną białą dziurą, do której nic nie może się dostać. Wewnątrz tunelu w tym czasie można zaobserwować rozszerzający się wszechświat, zupełnie podobny do naszego. Wbrew pozorom, tego typu niezwykła teoria nie jest wcale nowa. Fizycy analizują ją już od jakiegoś czasu i ta teoria fizyczna może pomóc rzucić światło na wiele rzeczy, na które nie jest w stanie odpowiedzieć słynna teoria Wielkiego Wybuchu. Zgodnie z nią, zanim wszechświat zaczął się rozszerzać, był w stanie określonym jako nieskończenie mały punkt w przestrzeni o nieskończenie wielkiej gęstości. Naukowcy twierdzą jednak, że jeżeli nasz wszechświat rzeczywiście znajduje się we wnętrzu czarnej dziury, to teoria ta może pomóc wyjaśnić, dlaczego ten niezwykle gęsty, wczesny wszechświat nagle zaczął się rozwijać z tak dużą prędkością i dał początek ciał niebieskich, pojedynczych galaktyk i ich gromad. Tymczasem w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi na szereg ważnych pytań, które nasuwają się same. Jak na przykład, co lub może kto spowodował ów wielki wybuch? Albo może, co jest źródłem tajemniczej, nieobserwowalnej, ciemnej materii, bez której astrofizycy nie są w stanie dopasować swoich hipotez do obserwowanej praktyki? Uważa się, że teoria, wedle której nasz wszechświat jest we wnętrzu czarnej dziury, może dać nam odpowiedź na te i wiele innych pytań. A poza tym, łączy w sobie zasady dwóch podstawowych teorii współczesnej fizyki. Ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej. Jeżeli nasz wszechświat rzeczywiście miałby znajdować się w tunelu, który łączy czarną i białą dziurę, to w takim układzie czasoprzestrzeń powinna ulegać skręcaniu. Ale niestety, wykrycie tego zjawiska jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli jesteśmy częścią tego pomiaru. Oczywiście zbadanie tego zjawiska nie jest niemożliwe. Naukowcy wskazują m.in. na fakt, że w jednej części znanego nam wszechświata galaktyki spiralne zawsze skręcają w lewo, a w drugiej w prawo. Niektórzy fizycy traktują to jako dowód popierający hipotezę skręcania czasu przestrzeni wewnątrz osobliwości pomiędzy czarną a białą dziurą. Podobnie zresztą wyglądają kwestie spinu cząstek elementarnych obserwowanych w skali mikro. Naturalnie jest to jedynie jedna z teorii, zgodnie z którymi wielki wybuch mógł nigdy nie wystąpić, a model ten pasował jedynie do obserwowanego wówczas wszechświata. Bardzo często zapominamy, że wielki wybuch jest tylko teorią, podobnie jak i teoria ewolucji. Czymś, co niekoniecznie przedstawia zjawiska zachodzące w naszej przyszłości w skali 1:1. Teorie mają zwyczaj być jedynie przybliżeniem, propozycją skołowanych obserwacjami naukowców. Fakt, że większość z nich w to wierzy, jeszcze o niczym nie świadczy, ponieważ warto pamiętać, że ludzie zwani uczonymi wierzyli też długo, że Ziemia jest płaska. Wszechświat jest po prostu czymś tak niesamowitym, że bardzo trudno go zrozumieć dzisiejszej zadufanej w sobie społeczności naukowej. Choć są czynione ku temu pewne kroki.